11 zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar, jaki wybuchł nad ranem w Mysłowicach. Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze, w budynku wielorodzinnym przy ulicy Robotniczej. Konieczna była ewakuacja wszystkich mieszkańców bloku. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej zastano bardzo mocno rozwinięty pożar. W związku z tym dodatkowo dysponowano siły i środki. Pożar dotyczył mieszkania na drugim piętrze, natomiast piętro wyżej na trzecim piętrze na balkonie znajdował się mężczyzna, który wzywał pomocy, który został ewakuowany przy użyciu drabiny mechanicznej. Udzielona została mu kwalifikowana pierwsza pomoc przez strażaków do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, a po przejęciu przez ZRM został zabrany do szpitala. Przy pomocy drabiny ewakuowano też mieszkańca ostatniego piętra budynku. Ten jednak nie wymagał pomocy medycznej. Przyczyny i okoliczności powstania pożaru nie są jeszcze znane. Sprawę bada teraz mysłowicka policja. Można powiedzieć zemsta, nie? Facet tej właśnie pani, która tam mieszkała. Nie wiem, bo ja się umiem na te kundy. Czyli, że mój panie, że mógłby podpalenie. Tak, to jest podpalenie. Po ugaszeniu pożaru większość lokatorów mogła wrócić do swoich mieszkań i prawdopodobnie nie będzie potrzeby, aby przenosić ich do lokali zastępczych. W tej chwili najważniejszym problemem jest brak wody oraz prądu w całym budynku. W tej chwili czekamy na konstruktorów, ekspertów, którzy ocenią jakby stan po pożarze, czy nie doszło do jakiegoś naruszenia konstrukcji. Za chwilę będzie tam biegły rzeczoznawca z zakresu pożarnictwa, to na zlecenie policji i w związku z ich czynnościami. Natomiast z naszej strony też będzie wykonana opinia osób uprawnionych co do konstrukcji budynku. Jak poinformowała Dyrekcja Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, po oględzinach ekspertów problem braku wody oraz prądu zostanie rozwiązany jeszcze dzisiaj. W tym wypadku konieczne będzie jednak poprowadzenie instalacji elektrycznej od nowa. Ponownie głośno o historii Śląska. Wczoraj prezydent Andrzej Duda wręczył tablice, które mają przypominać o najważniejszych miejscach pamięci powstań śląskich. Prezydent podkreślał historyczną rolę ziemi śląskiej. Mieszkający tutaj ludzie ślązacy tak bardzo chcieli być częścią Polski, tak bardzo czuli się Polakami, że byli gotowi chwycić za broń, żeby ich ziemia częścią Polski się stała. Uroczystość z udziałem prezydenta odbyła się dzień przed 5 lipca, uznawanym za datę zakończenia III powstania. Dzisiaj takie tablice przypomną mieszkańcom nie tylko regionu, ale również całej Polski o tym, jak ważne były to wydarzenia. Dzięki objęciu tej 1/3 spornego terytorium Górnego Śląska, stanowiącej, jak łatwo potem policzyć, zaledwie 1% terytorium II Rzeczypospolitej, Polska awansowała do wyższej ligi państw. Jak pokazują badania o powstaniach śląskich, słyszało 80% Polaków, ale nadal niewiele osób wie na przykład o roli Wojciecha Korfantego w III powstaniu. Stąd coraz więcej powstańczych elementów w przestrzeni publicznej. To nadanie imienia Wojciecha Korfantego portowi lotniczemu w Katowicach-Pyrzowicach. I to jest takie naprawdę symboliczne, znamienne. Objazdowa wystawa zorganizowana przez spółkę Tauron to kolejne działanie mające dotrzeć z wiedzą o historii sprzed 100 lat do jak największej liczby Polaków. Istotne jest to, żeby właśnie, mam nadzieję, że to też wybrzmiało w ciągu tych 3 lat, że te rocznice powstań śląskich mają i miały ogromne znaczenie nie tylko dla województwa śląskiego, ale właśnie dla całej Polski. Po całej Polsce przez całe wakacje będzie wędrowała wystawa dotycząca III Powstania Śląskiego. Pojawi się m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Prawie co czwarty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości. Dzisiaj poznaliśmy wyniki matur. Na blisko 30 tysięcy maturzystów nie zdało około 8 tysięcy z nich. W tym roku niespodzianki nie było. Podobnie jak w ubiegłych latach, katem maturzystów okazała się matematyka. Największy problem był z matematyką na poziomie podstawowym, jeśli mówimy o tych przedmiotach obowiązkowych, bo około 77% było tylko sukcesów, czyli tyle osób zdało egzamin maturalny z tego przedmiotu. Natomiast z języka polskiego odsetek sukcesów to jest ponad 92%, a z języków obcych jak zawsze najwyższy, czyli ponad 94%.
Ci, którzy maturę zdali, mogą już rozglądać się za wymarzonym kierunkiem studiów. Od rana uczelnie odbierają telefony. Tak jest m.in. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, która już czwarty raz prowadzi nabór na kierunek lekarski, ale nie tylko. Oczywiście cały czas dążymy do tego, aby kształcić specjalistów w dziedzinach architektury, budownictwa i sztuk stosowanych, jak również na naszym Wydziale Nauk Medycznych przyszłych lekarzy oraz przyszłe pielęgniarki, pielęgniarzy. Jeśli chodzi o te kierunki, myślę, że cały czas jest wielkie zainteresowanie ze strony młodych osób, ale też również starsze osoby do nas dosyć często telefonują. Spośród tegorocznych maturzystów ponad 5700 osób będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego 24 sierpnia. Już ponad 1000 ton niebezpiecznych odpadów wywieziono z Mysłowickiej Brzezinki. I choć to jeszcze nawet nie połowa tego, czego Mysłowice muszą się pozbyć, władze miasta przyznają, że prace idą sprawnie. 2,5 miliona złotych to kwota, na którą zostały wystawione dotychczas faktury. No i sukcesywnie realizujemy każdego dnia kolejne samochody, kolejne mauzery z niebezpiecznymi odpadami z terenu składowiska wyjeżdżają. A samochody wyjeżdżają z Mysłowic 2 razy dziennie od poniedziałku do piątku. Jest szansa, że po uporaniu się z drobnymi komplikacjami, na które natrafili wykonawcy, wywóz ten zostanie zwiększony do 4 ciężarówek każdego dnia. Problemy są wynikające z nieprzewidzianej struktury odpadów, bo zakładaliśmy, że odpady będą w większości płynne, ale jednak okazuje się, że są stałe. Niestety, nawet jeżeli są w tych paletopojemnikach, to często jest tak, że jest zdemontowana góra, czyli obcięta, i wrzucane są po prostu odpady stałe, na przykład pozostałości po farbach, pozostałości po różnych innych elementach, takich jak po rozpuszczalnikach, takich mniejszych pojemnikach. Wszystkie substancje przed wywozem są na miejscu badane i dopiero po określeniu ich charakteru mogą zostać zabezpieczone oraz przekazane odbiorcy. Ten następnie odpady unieszkodliwia i odpowiednio utylizuje. Co ważne, nie wszystkie substancje mogą być wywożone w każdych warunkach atmosferycznych. Jesteśmy cały czas w kontakcie z konsorcjum, które realizuje wywóz niebezpiecznych odpadów i rzeczywiście były potrzebne dodatkowe dokumenty, które mogłyby ułatwić, usprawnić wywóz nie tylko tych substancji ciekłych, ale tych w stanie stałym. Wierzę i mamy takie zapewnienia ze strony wykonawcy, że harmonogram przyjęty i obietnica związana z tym, żeby do końca października tego roku te odpady wywieźć, jest cały czas do zrealizowania. Po wywiezieniu już ponad 1000 ton chemikaliów można stwierdzić, że przeważające substancje to odpady farbiarskie z czyszczenia maszyn drukarskich, rozpuszczalniki, a nawet stężone kwasy. Większa strefa płatnego parkowania i wyższa stawka. W Katowicach urząd szykuje się do dużych zmian w polityce parkingowej. Za godzinę postoju w ścisłym centrum kierowcy mogą zapłacić nawet 12 zł. W położonej tuż przy Śródmieściu Koszutce widać, że kontroli nad parkowaniem nie ma. Teraz jest to taka trochę wolna amerykanka, tak? Czyli przyjezdni, ale też mieszkańcy parkują tak naprawdę gdzie się da. Dlatego radni czekają na zmiany, żeby parkowanie stało się bardziej cywilizowane. Zdania mogą być jednak podzielone, bo już na przykładzie samych rad dzielnic w Katowicach widać, że podejścia są różne. Krytykę nowych rozwiązań podjęła ta działająca na osiedlu Paderewskiego. Tutaj część dużego osiedla miałaby zostać objęta strefą, a część nie. Pomimo, że wszyscy mieszkańcy tej części blokowej są mieszkańcami jednego osiedla, jednej spółdzielni mieszkaniowej, to jest troszkę niesprawiedliwe i to jest takie nierówne traktowanie wszystkich mieszkańców. Jedną z najważniejszych zmian ma być powiększenie obecnie istniejącej strefy płatnego parkowania i utworzenie śródmiejskiej. To również było jedno z pytań w ankiecie. Tam były 4 warianty do wyboru. W najtańszym było to 5 zł za pierwszą godzinę parparkowania, a w najdroższym 12 zł za pierwszą godzinę parparkowania. Na razie miasto zakończyło konsultacje społeczne w tej sprawie. Na wnioski jeszcze przyjdzie czas. Teraz te wszystkie ankiety będą analizowane, później przedstawimy ich wyniki i do końca roku powinien być gotowy projekt uchwały, na mocy której później będzie można wprowadzić zmiany dotyczące strefy płatnego parkowania w Katowicach. Zmiany już powoli się dokonują. Miasto chce nakłaniać kierowców do tego, żeby zostawiali auta na parkingach centrów przesiadkowych. Na razie muszą to robić pasażerowie. Od tego weekendu 3 autobusy dojeżdżają tylko do tego miejsca, zamiast wjeżdżać do centrum miasta. Ta zmiana była uzgadniana z wodarzami miast,
I była ona spowodowana tym, żeby umożliwić pasażerom dogodne przesiadanie się na inne linie autobusowe czy na tramwaj, bo na przykład z centrum przesiadkowego w Katowicach na Zawodziu na rynek w Katowicach można dostać się za pomocą tramwaju co 3 minuty. Pytanie, czy z takiej oferty skorzystać będą chcieli kierowcy. Wysoka stawka za parkowanie ma ich do tego przekonać. Jednak zostanie ona wprowadzona najprędzej w przyszłym roku. Dopóki jest tanio, to znalezienie miejsca w ścisłym centrum Katowic może być często bardzo trudne. Park rozrywki Energylandia w Zatorze znów pobił rekord i tym razem ma największy odkryty aquapark w Polsce. Exotic Island, tak się nazywa to uzupełnienie funkcjonującego dotychczas waterparku. Nowy moduł ma prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych. 3, 2, 1, Exotic Island! Mimo że to początek tygodnia, nowy obiekt już był oblegany przez zwiedzających. Od dziś do dyspozycji mają 19 zjeżdżalni różnego typu. Ci, którzy chcą odpocząć, też znajdą coś dla siebie, bo można tu znaleźć około 4000 leżaków. Bardzo fajnie, bardzo mile jesteśmy zaskoczeni. Super energia, bardzo się cieszymy. Jest piękny, słoneczny dzień, także wykorzystamy. Otwarta Exotic Island ma 12 metrów wysokości. Łącznie turyści mogą korzystać już z 5 basenów, które mają od 20 do 140 cm głębokości. Mamy tutaj blisko 5 hektarów powierzchni, które zostały wyposażone w nowe 2 hektary, w skład w których wchodzą 2 baseny oraz tropikalny plac zabaw, który widać za moimi plecami, wyposażony m.in. w 5 zjeżdżalni wodnych, dostosowanych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży i dorosłych. Park rozrywki Energylandia planuje jeszcze w tym roku premierę nowej, 6. strefy Aqualantis. Dokładna data jej otwarcia nie jest jednak jeszcze znana.